co sądzicie o Patronite. Dajcie znać w komentarzach, Krzysiek wrzuci na początku albo na koniec. Cześć, z tej strony Krzysiek i Adam. Dziś kolejny odcinek serii o seryjnych mordercach. Opowiemy wam dzisiaj o Tedzie Bundym. Zapraszamy was do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii o Kubie Rozpruwaczu, zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza. A teraz intro. Gee, this is probably the hardest part, I don't know. She said that she thought that she had a Spanish test the next day and she thought that I had taken her to help tutor me for a Spanish test. It's kind of odd. Odd thing to say. Ted Bundy to jeden z najkrwawszych seryjnych morderców w historii USA. Przyznał się do zamordowania 30 kobiet, jednak uważa się, że liczba ta może być nawet trzycyfrowa. Na swoje ofiary zdarzają się zazwyczaj w miejscach publicznych, udając potrzebującego mężczyznę ze złamaną kończyną lub stróża prawa. Zawsze wybierał młode kobiety w wieku 15-25 lat, z długimi, ciemnymi włosami. Wszystkie przypominały jego pierwszą miłość. Był wykształconym i inteligentnym człowiekiem, dlatego wiele osób początkowo kwestionowało jego winę. Wychodzono wówczas z założenia, że mordercami i sadystami są tylko obleśni ludzie z nizin społecznych. Ukończył psychologię, zamierzał również zostać prawnikiem. Sędzia wydający wyrok w jego sprawie sam przyznał, że z chęcią wziąłby go pod swoje skrzydła, gdyby Ted nie obrał takiej drogi. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Take care of yourself. I don't have any animosity to you. I want you to know that. Same. Take care of yourself. Thank you. Go to bed, Richard. Swoje ofiary tłukł łomem i dusił. Dopuszczał się również gwałtów na swoich ofiarach zarówno przed, jak i po zabójstwie. Ciała porzucał w lasach, często powracał do porzuconych zwłok, leżał z nimi, nakładał makijaż i uprawiał z nimi seks, dopóki ciała nie rozłożyły się do tego stopnia, że było to już niemożliwe. Swoje pierwsze morderstwo popełnił w wieku 27 lat. Włamał się do sypialni 18-letniej tancerki i zadał jej kilka silnych ciosów w głowę metalowym prętem wyrwanym z ramy łóżka. Dziewczyna została znaleziona następnego dnia, zgwałcona w stanie śpiączki, leżąca w łóżku w kałuży krwi. Obudziła się po 10 dniach, miała trwałe uszkodzenia mózgu. Jest jedną z 5 kobiet, które przeżyły atak Bundy'ego. Bundy dał się schwytać policji za wykroczenie drogowe. Dopiero wtedy zgromadzono dowody, które wiązały go z bestialskimi morderstwami na terenie 6 stanów. Udowodniono mu 20 zabójstw. W trakcie procesu, w którym sam był swoim własnym obrońcą, został skazany na karę śmierci na krześle elektrycznym. Przed śmiercią przyznał się do zabicia 30 kobiet, choć nieraz wspomniał, że zabił ich nawet 100. Pomimo swojego okrucieństwa, Ted cieszył się ogromną rzeszą fanek. Po aresztowaniu każdego dnia otrzymywał około 200 listów od wielbicielek. Na Netflixie pojawił się serial dokumentalny o Tedzie Bundy. Netflix był zmuszony wystosować oświadczenie, w którym nawoływał do tego, by nie idealizować i romantyzować Bundy'ego. W sieci pojawiła się masa komentarzy zachwyconych nim kobiet. W przyszłości planujemy kontynuować serię o seryjnych morderstwach, a już teraz zapraszamy was do obejrzenia filmu o Kubie Rozpruwaczu. Mamy kilka pomysłów na dalsze odcinki z tego cyklu. Dajcie znać w komentarzu, co o tym uważacie. Dobiegliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Przedstawiliśmy wam postać Teda Bundy'ego. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja i komentarz są również mile widziane. I niech wiedza będzie z wami. No czyli ty zaczynasz... Też nagrało? Tak, nagrywa. No, mamy już końcówkę nagraną. Mam dowody, że mnie bije. O, to tego też. Nie, że mnie płaci, to jeszcze mi bije i skazują mnie na niemolniczą pracę. Takie jest to wasze AK. Tego już nikt nie zobaczy.